Warsaw Enterprise Institute. Mieli Państwa gościć na kolejnym wydarzeniu. Tym razem wydarzenie to dotyczy naszego najnowszego raportu, czy też badania ankietowego, które przeprowadziliśmy razem z firmą Nozon i End Partners. Badanie to skierowane było na określenie postaw Polaków względem wojny na Ukrainie. Chcieliśmy zapytać Polaków o kwestie, które jednocześnie mogą być przedmiotem zainteresowania czy oddziaływania rosyjskiej propagandy. Zadaliśmy im 8 pytań, tak samo zresztą jak w pierwszej edycji badania przed 5 miesiącami. No i badaliśmy, jak te tezy, które tam w tych pytaniach się pojawiają, są przez Polaków przyjmowane. Założyliśmy, że jeżeli dana osoba wykazuje zgodność powyżej 50% z tymi tezami, no to można założyć, że jest wyjątkowo w jakiś sposób podatna właśnie na zgadzanie się z stwierdzeniami będącymi w interesie Rosji. Bo też trzeba mieć świadomość, że to nasze badanie nie bada, nie pokazuje, kto jest tubą propagandową rosyjską, nie pokazuje, kto uprawia rosyjską propagandę, to zupełnie nie o to w tym badaniu chodzi. Natomiast pokazuje, że rosną w Polsce takie postawy, które na pewno cieszą ludzi na Kremlu. O czym mowa? No może wymienię kilka z tych zdań, które zostały przedstawione w badaniu. Na przykład, jeżeli chodzi o przyczyny wojny. Teza numer jeden, wojna to spisek liberalnych elit Zachodu, tych samych, które zaplanowały pandemię. Albo teza numer dwa, gdyby nie ekspansja NATO na wschód, Putin nie zaatakowałby Ukrainy i Ukraińców. Teza numer trzy, uchodźcy z Ukrainy to tak naprawdę migranci ekonomiczni. Albo przedstawialiśmy też tezy dotyczące tego, co należy robić w kontekście Rosji i Ukrainy. Nie należy na przykład drażnić Rosji, gdyż posiada ona broń nuklearną. Powinniśmy promować pokój za wszelką cenę, nawet za cenę ustępstw terytorialnych Ukrainy wobec Rosji. Albo powinniśmy zaprzestać dostarczania broni, bo to podpala dalej konflikt, który nie ma z nami żadnego związku. Mogliby Państwo sądzić, że te tezy wyznaje tylko garstka Polaków, otóż nic bardziej mylnego. W sumie osoby, które zgadzają się z nimi bezpośrednio, a także takie, które zgadzają się z nimi w jakimś zakresie, stanowią od 30 do 40 nawet procent badanych. Badaliśmy reprezentatywną grupę Polaków, więc można powiedzieć, że po prostu około 30-40% Polaków tak właśnie uważa. I w naszej debacie, którą za chwilę tutaj rozpoczniemy, będziemy starali się odpowiedzieć na pytanie, które jest tytułem naszego badania: kryzys czy propaganda, czyli skąd te przekonania wynikają. Wcześniej powiedziałem, że to badanie nie mierzy tego, ile w Polsce jest agentów Kremla, ile jest tak zwanych, jak to mówią niektórzy, ruskich omóz. Ono zupełnie tego nie dotyczy, no ale mierzy postawy Polski, które mogą być zgodne z interesem Polaków, które mogą być zgodne z interesem Rosji. Wobec tego warto zapytać, skąd, z czego ta skłonność czy ta zgodność wynika. Niekoniecznie wynika z tego, że ktoś naczytał się rosyjskiej propagandy, ale może na przykład wynikać z tego, że mamy kryzys gospodarczy, który nadchodzi, który przewidujemy, w związku z tym po prostu jesteśmy na przykład większymi pesymistami. No ale o tym wszystkim będziemy rozmawiać ze specjalistami, ja tutaj tylko gdybam, a tymi specjalistami będą Tomasz Rubelski, prezydent, przewodniczący Warsaw Enterprise Institute, zapraszam na scenę. Adam Eberhard, również wiceprezes naszego instytutu, oraz goście specjalni. Pan Adam Jawor, pułkownik rezerwy Polskich Służb Specjalnych oraz historyk. Pani doktor Starczewska-Krzysztoszek, Uniwersytet Warszawski, ekonomistka. Skoro już powiedziałem, że jest pani panią doktor, to też powinienem powiedzieć, że pan Adam Eberhard też jest doktorem innej specjalizacji. Ale nikogo nie leczy. I pan pułkownik Sławomir Łozarek z Rządowego Centrum Bezpieczeństwa. Zapraszam. Ja tylko powiem, że ta debata jest taką debatą nietypową, pozbawioną moderatora. Moderatorami będą sami tutaj uczestniczący w niej paneliści. Im właśnie daję w tym momencie głos. Witam serdecznie, również w imieniu Warsaw Enterprise Institute. Będziemy dzisiaj rozmawiali o odporności. I z odpornością, czyli brakiem, jest trochę jak w kryminałach. Znaczy, nie zabija ten, który nam się wydaje na początku. Jak byliśmy przygotowani na najgorsze, przewidując miliony Ukraińców, którzy przyjadą do Polski,
mając w tyle głowy pewnie obrazki z Grecji czy Włoch, do czego to doprowadziło, mając także mnóstwo wątpliwości co do wytrzymałości i odporności naszego państwa, zastanawialiśmy się, czy jesteśmy to w stanie przetrzymać. Dzisiaj właściwie problem nie istnieje pod względem tego, jak funkcjonuje państwo, pod względem jak funkcjonuje służba zdrowia, o którą żeśmy się obawiali, jak funkcjonuje mieszkalnictwo. Ceny oczywiście możemy powiedzieć, że są zawrotnie wysokie, niemniej państwo funkcjonuje. To nie znaczy, że jesteśmy w tak równie dobrej kondycji, jak byliśmy przed wojną. Rzeczy, które dzieją się równolegle, czyli inflacja, która powoduje, że Polacy ubożeją, nastroje są mocno nerwowe i napięte i świat przechodzi daleko idącą transformację, w której nie wiemy, gdzie się znajdziemy. Także nawet jeżeli dzisiaj jesteśmy przekonani o tym, że nic tragicznego się nie stało w związku z tym, że ponad 2 miliony migrantów zostało w Polsce, bo przez polską granicę przejechało około 7 milionów, to w dalszym ciągu pozostaje takie poczucie niepewności, które będzie wpływało na wyniki tych badań. I o nich byśmy właśnie chcieli porozmawiać. I wiele aspektów, na które każdy z nas będzie zwracał uwagę. Ja bym zaczął może pytaniem do Adama Eberharta. Oto na ile to, bo gdziekolwiek nie jeździmy po świecie i nie spotykamy się, wszyscy podziwiają Polaków za to, co wydarzyło się z emigrantami, jak byliśmy w stanie sobie z tym poradzić. No i my też lubimy się poklepywać sami po plecach, ale pytanie, czy to my jesteśmy wspaniali i tacy wspaniałomyślni, czy może mieliśmy zły pomysł albo dominował zły pomysł na emigrację w ogóle w Europie? Znaczy, że nie powinna być ona posuwać się zgodnie z tradycyjnymi zasadami, że ta solidarność i empatia wynikałaby z kulturowej spójności z emigrantami, z doświadczeń historycznych, że powinniśmy przyjmować przede wszystkim ludzi, którymi czujemy się blisko kulturowo, a nie tak jak taki paradygmat europejski, że wręcz przeciwnie, staramy się solidaryzować i przyjmować ludzi, z którymi nic nas nie łączy, ani geograficznie, ani kulturowo, ani obyczajowo, ani emocjonalnie. I w związku z tym potem mamy migrantów z Afryki czy z dalekiej Azji, którym mówimy, że ten proces się nie uda, asymilacja się nie udała. Może to jest tak, że tamta asymilacja nie miała prawa się udać, a ta nasza, nie to, że jesteśmy tacy wspaniali, tylko jest po prostu takim odruchem serca, naturalnym względem ludzi, którzy są bliscy kulturowo. Dziękuję za zaproszenie, które wprowadza bardzo dużo różnych kategorii, mam wrażenie. Dlatego, że pojęcie asymilacji jest pojęciem dużo dalej idącym niż pojęcie integracji uchodźców czy migrantów, a z kolei pojęcie integracji jest dalej idące niż danie schronienia. Myślę, że w przypadku fali osób, które napłynęły z Ukrainy po 24 lutego, było w polskim społeczeństwie pewne przeświadczenie pewnej wyjątkowej sytuacji, a nie pewnego konstruktu politycznego, którego intencją, jak w przypadku Europy Zachodniej, jest ideologiczna chęć, prawda, rozwadniania społeczeństwa czy tworzenia społeczeństwa multikulturowym, to jest jeden element. Myślę, że wielu Polaków, którzy przyjmowali uchodźców, migrantów ukraińskich po 24 lutego, przyjmowali ich dlatego, że byli świadomi, że ci ludzie uciekają przed wojną Putina, natomiast nie dlatego, że chcieliby na przykład, aby ten dodatkowy milion czy 2 miliony ludzi na stałe zamieszkali w Polsce. I to jest jeden element. Gdy mówimy o kwestiach pojęciowych, to ważne jest rozróżnienie pomiędzy migrantem a uchodźcą. To jest pojęcie, którym niekiedy mam wrażenie społeczeństwo, ludzie na ulicy dużo lepiej i intuicyjnie się posługują niż środki masowego przekazu czy politycy. No to rozróżnienie między migrantem a uchodźcą jest pojęciem jakby fundamentalnym.
czy uchodźca to jest ten, który ucieka przed konfliktem zbrojnym. Migrant to jest ten, który szuka lepszego życia, choć jemu osobiście w kraju, z którego wyjeżdża, nie zagraża niebezpieczeństwo. I myślę, że tutaj oczywiście takie pierwsze porównanie w przypadku stosunku polskiego społeczeństwa wobec Ukraińców jest łatwe do porównania z pewną ostrożnością lub nieufnością polskiego społeczeństwa wobec tej fali presji na polską granicę ze strony Białorusi w 2020 roku, prawda? Mówi o tym scenariuszu pisanym w białoruskim KGB, pewnie we współpracy z rosyjskim FSB, ale to też ta informacja na ten temat się dochodziła, mam wrażenie, do społeczeństwa stosunkowo później, no ale mówimy o ludziach, którzy przyjeżdżali w sposób otwarty, wręcz formułując oczekiwanie, że nie przyjeżdżają do Polski, w której by chcieli zamieszkać, a wręcz ich celem jest dotarcie do Niemiec, no bo w Polsce nie jest wystarczająco dobrze jak w Niemczech. Więc tutaj trudno powiedzieć, że Polacy nie chcieli przyjmować tamtejszych migrantów z 2020 roku z państw Bliskiego Wschodu i Afryki Północnej z powodów ksenofobicznych, ponieważ i tak mam wrażenie, większość była świadoma, że oni niekoniecznie by chcieli w Polsce zostać. Tutaj jakby zwyciężyło pewne przeświadczenie o konieczności ochrony granicy. Myślę, że jest jeszcze jeden bardzo ważny element związany z Ukraińcami. Choć po 24 lutego oni w swej większości byli uchodźcami, czyli oni uciekali rzeczywiście z terenów objętych konfliktem zbrojnym, to jednocześnie przez to, że przez ostatnie lata pojawiła się bardzo duża rzesza Ukraińców w Polsce, która podjęła pracę, która nie generowała napięć, konfliktów społecznych, która dobrze się, wprowadzę to słowo, integrowała, nie asymilowała, ale dobrze się integrowała z polskim społeczeństwem, myślę, nie było pewnego strachu, naturalnego strachu przed tym, jakie konsekwencje dla państwa polskiego będzie miało tego typu rosnąca presja migracyjna. I myślę, że to jest ważny element. Będziemy też rozmawiali zaraz na temat ekonomicznych konsekwencji wojny rosyjsko-ukraińskiej, ale myślę, że ta świadomość, że Ukrainiec to może być przedstawiciel narodu, wobec którego jeden czy drugi Polak ma jakieś tam, jakąś tam nieufność, jakieś tam pretensje, jakieś rzeczy historyczne, inne, to myślę, że to, co przeważało i to, co było tak naprawdę fundamentalnym elementem, to poza odruchem serca związanym z tym, że mamy do czynienia z uchodźcami, a nie migrantami, czyli nie ma tych fałszywych tonów, jednocześnie pewna świadomość, że Ukraińcy przyjeżdżają do Polski, przyjeżdżali przez ostatnie lata do Polski pracować, a nie wyciągać rękę po pomoc społeczną. To moim zdaniem jest najistotniejsze. Dziękuję serdecznie. Pan doktor, ja bym pociągnął ten wątek, bo kiedy mówimy o tych badaniach i pytaniach, które zostały tam postawione, bardzo często mam wrażenie, że problem wynika właśnie z nomenklatury i zrozumienia niektórych pojęć, że trochę czasem poruszamy się w różnych przestrzeniach. Woli tego uporządkowania, jeżeli mówimy taki zarzut, który się pojawia, to są emigranci ekonomiczni, a nie właściwie nie polityczni, nie wiadomo jacy. Znaczy, co do zasady wszyscy emigranci są ekonomiczni, bo wszyscy uciekają od sytuacji kryzysu, czy on jest wojenny, czy to jest ekonomiczny, to oni uciekają tam, żeby poprawić swój byt. Pytanie jest raczej, jak chcą poprawić... życie. Tu jest ochrona życia. Jakich właśnie terminów powinniśmy, jak ktoś chroni życie, to także chroni zwykle się ze względów ekonomicznych, bo nie jest w stanie się wykupić swojego życia. Także jak przyjąć jaką nomenklaturę? Czym są, czy to są w ogóle te same światy? Emigranci, których mieliśmy na granicy z Białorusią i emigranci, którzy przybywali do nas z Ukrainy, emigranci, których widzieliśmy w Grecji, czy teraz także we Włoszech? No pewnie każdy indywidualny przypadek jest inny, natomiast rozumiem, że mamy rozmawiać z takiego punktu widzenia helikopter, prawda?
I no, zapewne potrafimy jakoś, może nieprecyzyjnie definiując, oddzielić tych, którzy szukają lepszego życia, od tych, którzy uciekają, żeby chronić to życie, ale oczywiście chronić w taki sposób, żeby też móc skorzystać na tym ekonomicznie, jeśli będzie taka możliwość. Proszę zobaczyć, bo jeśli tu mówimy o osobach, które chciały czy przekroczyły granicę polsko-białoruską, to patrzymy na nich właśnie jak na osoby, które szukają lepszego życia, ale jednocześnie widać, że to były całe rodziny, to nie były pojedyncze osoby. Natomiast jakaś część wśród tych osób przekraczających polsko-białoruską granicę na pewno uciekała przed ryzykiem utraty życia. Bardzo trudno jest to oddzielić. Natomiast jeśli patrzymy na naszych gości z Ukrainy, to no, po pierwsze absolutnie pełna zgoda. Wydaje mi się, że te nasze obawy były bardzo małe właśnie z tego względu, że mieliśmy już sporą grupę osób z Ukrainy, które już od wielu lat na naszym rynku były, funkcjonowały, pracowały. Myśmy absolutnie się z tym oswoili. Kulturowo jesteśmy tak naprawdę bardzo sobie podobni. Tutaj za chwilę bym się odniosła do jednego pytania i odpowiedzi na to pytanie, bo to muszę powiedzieć, że mnie bardzo zdziwiło i też odsetek negatywnych odpowiedzi mnie bardzo zdziwiło, to za chwilę. Natomiast tu oczywiście w tym pierwszym momencie wiedzieliśmy, dlaczego mamy taki eksodus z Ukrainy do Polski, zresztą nie tylko do Polski, ale głównie do Polski, dlatego że ci ludzie zostali postawieni przed sytuacją totalnej niepewności, tak? Takiego ogromnego ryzyka. I proszę zobaczyć, kto uciekał. Jak my mamy obrazy, a pewnie też część z nas uczestniczyła w pomaganiu i przyjmowaniu rodzin z Ukrainy. Jak mamy obrazy medialne, to widzieliśmy młode kobiety z małymi dziećmi z reguły. Więc ten obraz także pewnie oddziaływał na naszą percepcję, oddziaływał na to, jak to postrzegamy. I to jeszcze na marginesie, bo dzisiaj już zaczynamy mówić o tym, ilu z naszych gości tu pozostało. Oczywiście nie wiemy, na jak długo, to są ich decyzje i wiemy, że spora grupa już w tej chwili to są osoby, które znalazły na polskim rynku zatrudnienie, czyli nie są to ludzie, którzy chcą korzystać z socjalu w Polsce, mimo że, tak jak powiedziałam, ogromna część to są kobiety z małymi dziećmi, bardzo trudno wymagać, aby te panie, mamy w momencie, kiedy opiekują się dwójką, trójką, czwórką, czasami dzieci małych, żeby myślały o tym, żeby pójść do pracy, a jednak część z nich spora myśli. Mamy dane nie za cały ubiegły rok, ale na koniec trzeciego kwartału, dane z ZUS-u, który pokazuje, że oficjalnie pracujących na koniec trzeciego kwartału mieliśmy prawie 700 tysięcy osób z Ukrainy. To jest prawie 5% wszystkich aktywnych zawodowo pracujących. Więc widać, że to jest ogromna przestrzeń. Ale teraz jeszcze, jeśli Państwo pozwolicie, chciałam do tego pytania w badaniu nawiązać, które mocno mnie, właściwie odpowiedzi, zdziwiło. Pytanie dotyczyło ukrainizacji Polski, że napływ ludzi z Ukrainy będzie niszczył naszą kulturę i społeczeństwo i 40% z tym się zgadza. Znaczy, ja muszę powiedzieć, że nie do końca rozumiem. Jeśli mamy silną kulturę, jeśli mamy silne społeczeństwo, jeśli mamy silne nasze wartości, to ja nie widzę najmniejszej przestrzeni do tego, żeby ktokolwiek zukrainizował Polskę, tak? To było dla mnie, muszę powiedzieć, chyba najbardziej zadziwiająca, była najbardziej zadziwiająca odpowiedź, ta skala taka negatywna odpowiedzi. Nie ma najmniejszych szans na to, żeby to zmaterializowało. Pan chciałby odnieść się do
rozumiem pytanie. Ja tylko jeszcze dodatkowo od razu zadam pytanie, bo taka krytyka, jeżeli pojawia się krytyka tego, jeżeli chodzi o postawy polskich gości, migrantów z Ukrainy, to że niedostatecznie zaangażowane było w to państwo, że instytucje państwa zawiodły, że nie stworzono odpowiedniej infrastruktury na czas, żeśmy się nie przygotowali, że wszystko to pozostawało na głowach pojedynczych rodzin i osób i nawet takie głosy to ich słyszę w Brukseli, że co prawda, z podziwem patrzy się na Polaków, jak się zachowywali, natomiast to, że państwa tam nie było, że państwo nie zdało egzaminu i gdyby nie obywatele, to by to nie działało tak, jak to było w stanie działać w innych państwach Europy. Ale bardzo proszę. Szanowni Państwo, Rządowe Centrum Bezpieczeństwa zajmuje się wieloma obszarami zadaniowymi. Jednym jest na przykład współpraca z NATO i wzmacnianie odporności. Mam nadzieję, że wyjdzie jeszcze pytanie do mnie w tej sprawie. Ale chciałbym tutaj zwrócić uwagę na jedną rzecz. Tu już w trzech wypowiedziach się te elementy pojawiły. Oprócz różnych rzeczy, którymi się zajmujemy, między innymi jestem zaangażowany w opracowanie takiego raportu, co się nazywa inżynieria przymusowej migracji. Szanowni Państwo, my w dniu dzisiejszym znajdujemy się pod atakiem Federacji Rosyjskiej w połączeniu z Republiką Białorusi. I ta migracja, która się odbywa, to nie jest nic przypadkowego. To jest atak na Polskę, na Unię Europejską, na NATO. Jeżeli Państwo prześledzicie, powiedzmy, naukę, szczególnie wojskową, rosyjską, ale patrząc również sowiecką, bo to się zaczęło już mniej więcej w latach 70. Mamy przykład, kiedy łaskawie wypuszczono 5250 Żydów rosyjskich, sowieckich do Stanów Zjednoczonych. Później przeszło to w kolejny element, wielki eksodus Kubańczyków, którzy znowu łaskawie przez Castro we współpracy z KGB zostali wypuszczeni do Stanów Zjednoczonych. A wszystko się, później była Finlandia, teraz mamy Białoruś. Jednym z celów, jesteśmy tego pewni, operacji wojny na Ukrainie jest również wymuszenie migracji w kierunku na Polskę, na państwa Unii Europejskiej. Jak to się robi? Wybieramy sobie cel. Mamy na przykład, wybraliśmy cel Polska, kraje Unii Europejskiej. Nikt nie ma wątpliwości, że jest to znienawidzony kierunek, że tak powiem, przez Federację Rosyjską, przez pana prezydenta Putina. To jest wróg numer jeden, NATO i Unia Europejska. Polska mu mocno też, że tak powiem, doskwiera. Wybieramy takie państwo jako cel. Później poprzez różne metody, najczęściej to są mniej lub bardziej siłowe metody, doprowadzamy do tego, że pewna grupa ludzi z danego państwa, które jest pośrednikiem, czyli na przykład taka Syria, gdzie mamy bardzo dobry przykład, Irak, Iran, tych ludzi pozbawiamy możliwości do życia. Ja tutaj się z panem nie zgodzę, ponieważ człowiek doprowadzony do skrajnej sytuacji, największym dobrem dla człowieka co jest? Jego życie, a bardziej życie jego rodziny. To jest taki kierunek, który, to jest taki determinant, który powoduje, że on w pierwszej kolejności zacznie opuszczać kraj. Jeżeli się prześledzi, co robili w Syrii rosyjscy piloci, to w pierwszej kolejności bombardowali szpitale, obiekty pomocy sanitarnej, doprowadzali do tego, że pozbawiali wody, żywności i tak dalej, żeby ludzie uciekali. I później się tylko to kieruje do państwa zaatakowanego. W tym państwie zaatakowanym wcześniej poprzez grupy agenturalne robi się tak zwane przyczółki, o czym tutaj należy powiedzieć, bo w tym raporcie moim zdaniem wychodzą właśnie te przyczółki. Przyczółek, czyli podatne elementy, podatne środowiska, czy to będą akademickie, społecznościowe, NGOsy, politycy, co jest też, trzeba to zaznaczyć, media. Kreml metodycznie zbudował sieć wpływu, operację wpływu prowadzi. I poprzez to buduje nasze tutaj takie poczucie, bo co się robi?
wypycham ludzi, którym odbieram możliwość do normalnego życia. Nie mówimy tutaj o braku powiedzmy tam kawy, herbaty, czegoś takiego. Mówimy o zagrożeniu bezpośrednim życia, bo atakujemy szpitale, bo pozbawiamy wody życia, to co jest potrzebne do życia, tak? Ci ludzie muszą uciec. Pomaga im się czasami powiedzieć, gdzie mają pójść. Zobaczmy, co się dzieje na Białorusi. Tam po tamtej stronie nie ma ludzi, którzy sami do tej Białorusi przyszli. To Białorusini, to służby, ich tam ściągnęli. To jest ewidentny przykład na to. I później co się robi? W kraju zaatakowanym, czyli w takiej Polsce na przykład, w tym raporcie to mniej więcej wychodzi. Poprzez te różne media, polityków społecznościowe i tak dalej, antagonizuje się społeczeństwo. My na szczęście mamy dużą grupę uchodźców z Ukrainy. Tu już o tym mówiliśmy, to jest powiedzmy taki na szczęście, mówię na szczęście, lepszy przypadek, gdzie jesteśmy bardziej skłonni do pomocy i tak dalej. Jest trudniej wpłynąć na antagonizmy pomiędzy tymi dwoma powiedzmy grupami, bo do czego ta operacja tej inżynierii przymusowej migracji prowadzi do tego, że szczujemy, przepraszam za określenie, jedną grupę na drugą, doprowadzamy do tego, słuchajcie, oni nam zabierają pracę, chleb i tak dalej, opiekę zdrowotną, tu się też to przebija, prawda? I tłumaczymy tym ludziom, oni są źli. Kolejny taki element jest to co pan mówi, państwo, tak? Poprzez to, że państwo jest, nazwijmy, nadwymiarowo zmuszone do udzielania pomocy tym uchodźcom, tak? To w ten sposób jest łatwiej skierować tych, którzy z tego społeczeństwa chcą powiedzieć, słuchajcie, państwo nas zostawiło i tamtym daje. I to jest element, na który proponuję zwrócić uwagę. Znaczy, my mamy to udowodnione. Notabene lada dzień wydamy raport na ten temat i próbujemy również przekazać go do partnerów w NATO, w Unii Europejskiej, bo poprzez właśnie tych polityków, którzy są nazwijmy pod wpływami rosyjskich służb specjalnych, uśpiło się czujność. Zobaczcie państwo, zaczęła się wojna 24 lutego, tak? A my nie używaliśmy słowa wojna. Dzisiaj, ja mówię my, to bardziej świat cywilizowany zachodni, tak? Dzisiaj nadal są w Niemczech, we Włoszech, we Francji, są politycy, którzy mówią, że to nie jest wojna. Ulegli tej propagandzie rosyjskiej. Ja przepraszam, że tak przedłużam. To mówią wojna ukraińska, prawda? Albo na przykład. To nie jest ten element, prawda? To jest operacja wpływu realizowana metodycznie. Jesteśmy dzisiaj pod wpływem wojny tej właśnie, gdzie nas się trafia. I dlatego na przykład ktoś później mówi, że państwo sobie nie radzi. Państwo na wielu aspektach jest zaangażowane w pomoc w różnych, powiedzmy, dziedzinach i tak dalej. I to jest chociażby głoszenie takich, tu pewnie panu nie poprze, głoszenie takich tez, państwo sobie nie radzi, tamci są źli. Za chwilę, zobaczcie państwo, będzie rocznica, że tak powiem, na Ukrainie, na wydarzeń, tak, sprzed wielu, wielu lat. To będzie na pewno wykorzystywane, żeby skierować, nazwijmy, Polaków przeciwko Ukraińcom, Ukraińcom przeciwko Polaków, Wołyń i tak dalej, tak? To są elementy, zobaczcie państwo, przed wojną, zanim wojna wybuchła, Rosjanie mocno pompowali ten temat. Na szczęście Polacy stanęli na wysokości zadania. My na przykład w RCB robimy dezinforadar. Podajemy te sekwencje, które Kreml nam tutaj ładuje, po to, żeby zbudzić świadomość. Dlaczego? Bo jak człowiek jest świadomy, to jest odporny. Bo wie, na co jest narażony. Dziękuję serdecznie. Trochę optymistycznie to jednak na koniec zabrzmiało, że jesteśmy odporniejsi niż żeśmy sądzili. Do pana pułkownika mam pytanie, jeżeli chodzi właśnie, jak zmierzyć to, na ile odpowiedzi na te pytania to jest efekt propagandy, a na ile propaganda uderza w czułe miejsca, na ile jest ona wtórna, na ile wykorzystuje pewne słabości, braki odporności psychicznej społeczeństwa i tam uderza, a na ile te odpowiedzi na te pytania są efektem propagandy. Czy to w ogóle jest do zmierzenia? Znaczy, przede wszystkim pierwsza rzecz, jeżeli mówimy o rosyjskiej propagandzie, dezinformacji, w Rosji jest to sztuka, jest to nauka, jest to element nauki wojennej. Wojna współczesna toczy się nie tylko na polu bitwy kinetycznej, ale w umysłach ludzkich.
To jest rzecz najważniejsza. Rosjanie przegrywają tą wojnę w wydaniu kinetycznym, natomiast jeżeli porównamy sobie badania przez UEI, jak i też badania CEMAG-u czy Political Capital, to one wcale nie odbiegają od normy. Rosjanie po prostu powoli osiągają postępy w dziedzinie wojny informacyjnej. Z czego to wynika? Pytamy się, dlaczego te, można powiedzieć, te tezy rosyjskiej narracji znajdują posług albo są w jakiś sposób odzwierciedlają badania. Pierwsza rzecz to jest kwestia metody, czyli Rosjanie zastosowali pewne algorytmy wynikającej z zasady tak zwanego refleksyjnego sterowania propagandzie. To jest już opracowane przez Rosjan w latach 70., 80. Potem nowych technik wojny, jaką jest wojna kognitywna, czyli wojna poznawcza, zastosowanie błędów poznawczych, zdolności. Następna rzecz, kwestii wojny mentalnej, czyli wojny, która wpływa jak dane społeczeństwo się zachowuje. Cechą wojen na wojnie kognitywnej jest to nie w jaki sposób jesteśmy podatni na tę propagandę, czyli jak nas się zmusza, po prostu niejako wpływa, nie co przyjmujemy, tylko jak myślimy. Tutaj, jeżeli możemy, wracając do badań, grupa, która najbardziej jest podatna, wynika jest grupa w przedziale wiekowej 35-40 lat. Jest to grupa, która wszystkim wiedzę swoją postrzega na temat świata z mediów społecznościowych. Media społecznościowe są bardzo wdzięcznym teatrem działań wojennych. Swego czasu w 2015 roku Szojgu powiedział, że smartfon, mikrofon, kamera jest taką samą bronią jak kałasznikow, a wręcz bardziej skuteczniejsza. Czy można było przewidzieć to pola ataków narracyjnego? Raczej tak. Jest taki problem naszej słabości, że w zasadzie nie prowadzimy badań na temat rosyjskiej dezinformacji. Nie prowadzimy badań na temat wojny poznawczej, na temat wojny mentalnej. W zasadzie nasza literatura przedmiotu zatrzymała się na poziomie środków aktywnych. Próbował to Ośrodek Studiów Wschodnich, ale to są bardziej kwestie historyczne. Natomiast Rosjanie się zmierzyli z tym zagadnieniem, jak jest wojna w umyśle ludzkim i jest to dziedzina sztuki wojennej. Ona jest wykładana na uniwersytetach, ona jest wykładana w akademiach wojskowych i działania te są to nie jest tak, że Rosjanie rzucają jakiś tam pomysł. Propagandą, nie. Wszystko zasadne na podstawie określonych algorytmów. Pytanie, czy te tezy, które były przewidziane, które są przedstawione w badaniach, bo jej można było przewidzieć? Oczywiście, że tak. Nie wymagało naprawdę to żadnych skomplikowanych analiz. Były to tematy, które będą chwytliwe. Teraz jest pytanie, czy my jesteśmy do tego przygotowani. W zasadzie my nie mamy żadnej strategii bezpieczeństwa informacyjnego. Nie mamy czegoś takiego jak doktryny bezpieczeństwa narracyjnego. Była próba w 2015 roku, projekt, no ale on można powiedzieć, no nie przystawał do czasów współczesnych. Tam mówiono o zagrożeniach dezinformacyjnych w roli islamofobii, ewentualnie jeżeli chodzi o kwestie, nie wiem, polskiej interdenty gdzieś na Kresach Wschodnich, głównie chodziło o Wileńszczyznę. Natomiast nie przygotowaliśmy się do tej wojny. Nie mamy jednego takiego scentralizowanego ośrodka, który będzie przeciwdziałał. No z jednej strony jest pełen szacunku dla RCB, z drugiej strony mamy pełnomocnika do spraw dezinformacji, jaki jest pan minister Żarek, który tam bohatersko, można powiedzieć, odpiera. Ale zadam państwu pytanie, ile osób się wchodzi na stronę RCB? Ile osób zajmuje się czymś takim jak wystąpieniem pana ministra Żarena? Nie. Chodzi o pewną rzecz, że to zaistniało w mediach. No, ja nie chciałbym tutaj badań statystycznych, ale te informacje fałszywe rozchodzą się według raportu OECD 7 razy szybciej informacji prawdziwe. Prostowanie powoduje to, że wbrew pozorom informacja, która jest fałszywa, dla odbiorcy w wyniku sprostowania staje się informacją jeszcze bardziej wiarygodną. Na to nie przygotowaliśmy się kompletnie. Poza tym jest kwestia bardzo ważna, że skupiliśmy się na tak zwanym widzeniu tunelowym. Czyli wydaje się nam, że jak są wszelkie raporty, na przykład Polityka Kapital, CEMAG-u niemieckiego, że to jest sieć jakichś tam troli, można powiedzieć. Ale ta sieć troli nie była ich
informacji, ich tezy nie byłyby skuteczne, niż tak zwani rezonatorzy wewnętrzni. Jest to pojęcie, które w Polsce zaproponowali jako rezonatorzy wewnętrzni. W literaturze przedmiotu używa się też pojęcie agenci zastępczy. Czyli są to osoby, których jednoznacznie trudno zdefiniować jako klasycznych agentów wpływu, natomiast ich tezy rezonują rosyjską propagandą. I to nie jest tak, że to są jakieś niszowe środowiska gdzieś tam skupione wokół jakiejś tam telewizji internetowych. Owszem, ale to są też środowiska z mainstreamu. Wszelkie informacje, które mówią, które próba na, nie wiem, w jakiś sposób można powiedzieć promowanie antykadralizmu ofensywnego Mischmayera. Swego czasu powoływanie się na Kissingera, tak zwane wykorzystywanie reguły autorytetu, że gdzieś tam inaczej myślą. Drugą rzecz, która w Polsce niestety jest bardzo mocno akcentowana, to jest kwestia polityki Orbana. To wynika z emigracji naszych do Orbana, relacji polsko-węgierskich i tak dalej, że ta polityka realizuje interes narodowy Węgier. No, można powiedzieć, dobrze, jeżeli ma być w ten sposób realizować ten interes narodowy, no to odbudujmy, nie wiem, pomniki NKWD-zistów, jak na pomnik z 56 roku Sowietów, którzy tłumili powstanie węgierskie. Może, nie wiem, otwórzmy się na jakieś banki inwestycyjne, które będą miały, nie wiem, immunitet dyplomatyczny. Może przeciwstawiajmy się, nie wiem, sankcjom na gangsterów rosyjskich, jak przeciwstawia się Orban na agentów KGB. A z drugiej strony możemy mówić tak, no fajnie, dzięki temu będziemy mieli benzynę za 5 zł. Fajnie, możemy mieć tą benzynę za 5 zł. Dzisiaj tak, ale rosyjskie czołgi będą na Bóg. I jutro nie będziemy mieć benzyny. A jutro być może gdzie nie będziemy mieć w ogóle. Poza tym jest kwestia, pan wspomniał o inżynierii społecznej. Co było celem tej ataku inżynierii społecznej, operacji Śluza? Nie tyle można powiedzieć, że będzie strach przed imigrantami i tak dalej. Ta grupa nie była duża. Poza tym, wbrew pozorom, to była bardzo dobrze operacja przygotowana. A poza tym kwestia, ci ludzie dość zainwestowali. Średni, można powiedzieć, koszt przerzutu imigranta, który musi włożyć około 5000 dolarów, odbywa się głównie to szlakami migracyjnymi, gdzie są i biura podróży, i linie lotnicze, które są, to jest bardzo ciekawe, pod ochroną grupy Wagnera. Celem była polaryzacja. Jest. Była i jest polaryzacja. Kraj, który jest, którym jest polaryzacja, czyli następuje potworny konflikt na gruncie polityki, ideologii, jest najłatwiejszym celem każdej propagandy. Wszelkie podręczniki rosyjskiej propagandy, jeżeli przeczytamy sobie dezinformacje, mówią, atakuj te społeczeństwa, które są spolaryzowane. Pozostaje pytanie badawcze, które nie jesteśmy w stanie odpowiedzieć. Na ile ta polaryzacja jest endemiczna, wewnętrzna i egzogeniczna? Tego nie jesteśmy w stanie powiedzieć. Następna rzecz, która szczególnie sprzyja rosyjskiej propagandzie, to jest kwestia naszej klasy politycznej, która nie jest w stanie wypracować jednolitego stanowiska, a wręcz obrzuca się, że każdy jesteś agentem Putina. Czy jedna i druga strona, może ten tak zwany ad Putinum, jak swego czasu był ad Hitlerum, teraz jest ad Putinum, powoduje to pewnego rodzaju szum informacyjny, który niejako wpływa na odbiór. Jeżeli przyjrzymy się mediom społecznościowym, na czym polegają media społecznościowe? Na krótkich komunikatach, które mają zwiększyć klikalność, czyli inaczej, na algorytmie emocji. Ten algorytm emocji plus mikrotargetowanie, wybór celu, to jest bardzo ważną rzeczą. Rosyjska propaganda jest docelowa, ona nie jest skierowana na duże, z jednej strony jest masowa, ale każdy przekaz narracyjny jest do określonej grupy docelowej. W tym celu są prowadzone różnego badania, wszystkim badania fokusowe, co do danej grupy do siebie. Tak targeci, tak jak, nie wiem, jak w każdej reklamie. To Rosjanie opanowali do perfekcji. My nie jesteśmy na to przygotowani. W zasadzie no, wynika to z naszej, po pierwsze, nie mamy specjalistów od kontrpropagandy, nie mamy specjalistów od rosyjskich dezinformacji. I to jest właśnie przyczyną rosyjskiego sukcesu. Mogę? To strasznie to ciekawe. Myślę, że
ważna jest też jakaś próba zarekomendowania rozwiązań, ale to rozumiem, że jeszcze na to mamy czas. Natomiast do Tomka Wróblewskiego chciałabym o dwa słowa. Mamy szacunki mówiące, ile Polacy ze swoich własnych portfeli wydali pieniędzy na wsparcie naszych gości z Ukrainy, szczególnie w tym pierwszym okresie. Mamy też oczywiście szacunki dotyczące tego, ile rząd, szacunki, bo to jest chociażby korzystanie ze służby zdrowia, edukacji i tak dalej, więc to są jakieś szacunki, a nie bardzo precyzyjne dane, ile rząd zainwestował w zaopiekowanie się naszymi gośćmi z Ukrainy. Szacuje się, że nasze gospodarstwa domowe to jest około 9-10 miliardów złotych, natomiast półtora raza tyle to są wydatki plus minus rządowe, czyli 15-16 miliardów złotych. I nie mieliśmy z tym problemu i w tej chwili też nie mamy, mimo że zaczęło się od tego, że może to jest efekt, te wyniki badań, które przedstawiliście jakowej, to jest efekt tego, że jesteśmy w znacznie trudniejszej sytuacji, że jest inflacja, że obawiamy się o nasz standing, o to, czy będziemy mieć zdolność do utrzymania się jako gospodarstwa domowe na tym samym poziomie i tak dalej, i tak dalej. A jednak się tego nie baliśmy i w dalszym ciągu nie ma na to pretensji, że tyle pieniędzy poszło. Więc nie widzisz tutaj tak z takiego społecznego punktu widzenia dysonansu, tak? Z jednej strony w ogóle nie mieliśmy problemu z tym, żeby wydać te pieniądze i zaakceptować, że rządowe pieniądze na poziomie te 16 miliardów rządowe to jest plus minus tyle, ile rocznie wydajemy z Narodowego Funduszu Zdrowia na podstawową opiekę zdrowotną, tak? To są naprawdę porządne pieniądze i to jest jedna rzecz. Natomiast druga rzecz, jeśli mogę już, jak cię złapałam, a mianowicie z tych badań, tu już panowie wcześniej mówili, ta grupa osób najmłodszych, tak? Czyli do 34-35 roku życia najbardziej negatywnie się odnosi. Jest tam największy odsetek osób negatywnie odnoszących się do tych test, które postawiliście w badaniu. Ale jednocześnie znowu, jeśli wrócimy do tego okresu, kiedy nasi goście z Ukrainy potrzebowali jak największego wsparcia, to głównie ci młodzi ludzie organizowali to, wspierali i uczestniczyli w tym procesie pomagania. Gdzie tu jest jakaś logika? Ja pytałem, moim zdaniem państwo na koniec poradziło sobie tylko dzięki temu, że zostawiło bardzo szeroką przestrzeń ludziom i społeczeństwu. Dlatego, że ludzie sami gościli tych Ukraińców, sami ich widzieli, poznawali, mogli ich dotknąć, zobaczyć, posłuchać tych historii i stali się częścią tego. Uważam, że to jest doświadczenie, ja to często opowiadam w Brukseli, mówię, że to jest doświadczenie, z którego cała Europa powinna się uczyć. Jeżeli chce się zrobić coś tak wielkiego, tak wielki proces, to tego się nie da zrobić bez emocjonalnego i aktywnego udziału własnego społeczeństwa. Jeżeli byśmy chcieli te wszystkie osoby skoszarować w jakichś obozach, jak to było w Grecji czy we Włoszech, gdybyśmy chcieli ich odizolować, zapewniać dostawy, to możliwe, że to byłoby trochę tańsze, natomiast politycznie nie do przeprowadzenia. Dzięki temu, że całe społeczeństwo było w to zaangażowane i aktywne i każdy czuł się jako bohaterem, każdy gdzieś w rodzinie ma opowieści o Rosjanach, którzy przechodzili, mordowali, napadali. Każdy ma wspomnienia z PRL-u i mniej więcej wie, jak to odczytywać. To każdy poczuł się gdzieś tam bohaterem. I każdy był tego częścią. Uważam, że i wyłącznie dlatego byliśmy w stanie to przejść politycznie, że całe społeczeństwo było zaangażowane. Nie wiem, ile z tego wynikało z mądrości rządzących, ile z przypadku. Ale uważam, że to jest największa nauka, jaką mamy i to była największa broń przeciwko Rosjanom. Jeżeli wracam do tego, co Walpukownik mówił o dezinformacji, że to właśnie spowodowało, że każdy osobiście mógł to przeżyć. Nie gdzieś to było załatwiane. Uważam, że to było jedno z genialniejszych posunięć, jakie można było wykonać,
nie bylibyśmy w stanie przeprocesować 7 milionów ludzi, w tym 2 miliony prawdopodobnie, którzy są w Polsce, gdyby nie to. Gdyby nie to, że całe społeczeństwo udało się zaangażować. Z tego powinniśmy ciągnąć wnioski na przyszłość, jeżeli będą jakiekolwiek tego typu operacje. I tu się zgadzam, że pod tym względem to jest wymiar wojny, tak? Bo całe społeczeństwo jest w pewnym momencie zaangażowane. Wojny też się nie da wygrać, nawet z najlepszą armią, jeżeli nie ma poparcia społecznego. I tą wojnę, i tu uważam, że mówimy o odporności, wygraliśmy. Na dziś. Co do młodych ludzi, no to nie chcę w żaden sposób zabrzmieć lekceważąco, ale młodzi ludzie w momencie, kiedy są aktywni, działają i są, mają misję, to są rzeczywiście zaangażowani. Potem wchodzą do internetu, czują się zapomnieni, czują się, że nie ma już tej adrenaliny, która była wczoraj i zaczynają podróżować myślami i szukać jakichś innych alternatyw. Także i zaczynają być otwarci na inne. My to już dyskutowali w tym Warsaw Enterprise o tym też, że najbardziej podatna na te argumenty była grupa osób, które wyłącznie korzystają z internetu. To wynikało z tych badań. Czyli osoby, które uczestniczą w debacie, w dyskusji, nawet jeżeli ona jest przefiltrowana przez radio czy przez telewizję, niezależnie jaką, to są zmuszone do poznawania rozmaitych punktów widzenia. W internecie jest to coraz trudniejsze. I co jest ciekawe, jeżeli chodzi o kwestie młodych ludzi, przede wszystkim ta grupa jest o tyle podatna, że pomimo tej emocji, pomocy moralnej na rzecz Ukrainy, jest najbardziej dotknięta skutkami kryzysu. To młodzi ludzie płacą większe kredyty, mają większy problem z zakupem mieszkania, zwykłą egzystencją. Więc oni są na to przede wszystkim najbardziej narażeni. Następna rzecz, jeżeli chodzi o to, o kwestię kondycji naszego społeczeństwa, proszę zwrócić uwagę, że następuje tak zwany proces wietnamizacji tego konfliktu. Ten konflikt trwa. On się po prostu przyciąga. I w tej chwili na przykład odwoływanie się do racji moralnych już nie wystarczy w tej chwili. W tej chwili należy się odwołać już do czegoś takiego, ja to nazywam być może partykularnego interesu narodowego, że wbrew pozorom, gdy mnie opór Ukrainy, który jest wspomagany przez nas, inne państwa, Rosjanie prędzej czy później tak by się nie zatrzymali. Ta wojna na Ukrainie daje nam pojęcie uzyskania tak zwanego oddechu strategicznego. Czyli ten oddech strategiczny pozwoli nam przygotować nasz aparat państwa i nie tylko siły zbrojne, ale cały aparat państwa do potencjalnego odparcia tego typu ataku. Że i to jest rzecz najważniejsza, która nie przebija się po prostu. Ona się po prostu nie przebija. No, wybaczcie państwo, ale długo naprawdę nie można opierać się na dobrej woli społeczeństwa, racjach moralnych. Muszą być tutaj przekazane te racje partykularne. Inaczej, ta wojna, popieranie Ukraińców w tej chwili, w tej wojnie, jest naszym żywotnym interesem. Stąd między innymi tezy rosyjskiej propagandy są takie, że to nie jest nasza wojna, to jest wojna proxy. Czyli my uczestniczymy w czymś takim, w którym w zasadzie nie mamy żadnego interesu. I co jest niestety bardzo niepokojące, że to jest lansowane wbrew pozorom i to nie jest w mediach niszowych. To jest choćby w mediach głównego nurtu, można powiedzieć. Jeżeli dzisiaj możemy sobie poczytać parę tekstów z tygodnika, który uważamy za opiniotwórczy, to tam wprost można powiedzieć rezonans właśnie rosyjskiej narracji przez odwoływanie się tylko do Orbana. Czy jest to skuteczne? Zapewne tak. Państwo wspomnieliście jednej rzeczy, o pandemii COVID. Proszę zwrócić uwagę, że pandemia COVID dla Rosjan była świetnym polem do działań dezinformacyjnych. Zwłaszcza, że za działania dezinformacyjne w kwestii COVID-u odpowiadał generał Guzinow, też zastępca szefa GRU, zastępca wywiadu rosyjskiego. To też spowodowało, że pewne grupy bardziej były narażone. One szukały, można powiedzieć, czy jest pandemia, nie ma pandemii. A poza tym ta grupa w przedziale 20-18 do 35 lat, także dla nich internet, media społecznościowe stały się światem. Lockdowny, można powiedzieć, brak relacji społecznych spowodowało tak, że ci ludzie szukają gdzieś, szukają jakiejś odpowiedzi.
Natomiast no, media społecznościowe są wymarzonym, można powiedzieć, teatrem działań wojennych. Czy możemy przeciwdziałać? Być może tak, ale powtarzam, jest to wszystko. Możemy, są dwie metody. Albo przyjmiemy metodę hierarchiczną, że mamy hierarchiczny odpór przeciwko rosyjskiej propagandzie, albo metodę sieciową. Sieci czy oporu niekierowanego i tak dalej. Musimy zdecydować się na któryś z tych form, żeby mieć jednolitą narrację. W tej chwili nie ma jednolitej narracji. Jeśli mogę, adwocem do tego, co pani pułkowniku powiedział na początku, a mianowicie, że młodzi ludzie są najbardziej narażeni na kryzys. No, pewnie trzeba było zdefiniować pojęcie kryzysu, ale rozumiem, że nie czas ani nie miejsce. Natomiast mamy dzisiejsze dane Głównego Urzędu Statystycznego. Polska gospodarka wzrosła prawie 5%, 4,9% w zeszłym roku. Przyzwoicie wygląda wkład do wzrostu gospodarczego konsumpcji gospodarstw domowych. I teraz jak popatrzymy, jak to wyglądało w ciągu roku, to myśmy mogli w dużej mierze osiągnąć tak naprawdę, myślę o naszej gospodarce, tak dobre wyniki dzięki napływowi, najpierw, czyli takiemu przepływowi części osób uciekających przed wojną z Ukrainy, a części po 2 milionów, jak to żeśmy mówili, osób, które tu zostały, zasiliły w części rynek pracy. I dzięki temu tak naprawdę nasza gospodarka, patrząc i porównując z innymi gospodarkami Unii Europejskiej, ma się naprawdę w tej chwili bardzo dobrze. Pytanie, czy ta narracja jest, przebija się do opinii publicznej? To tak, ale ja teraz mówię o faktach. Ale teraz znajdźmy metodę. Z jednej strony są fakty, owszem, no stwierdzimy bez tego napływu na rynek pracy, obywateli Ukrainy przed wojną i tych, którzy napływają na nich teraz, być może mielibyśmy kłopoty z rynkiem pracy, być może nie było tego wzrostu. Ale co to oznacza, że będziemy mieć kłopoty z rynkiem pracy? To oznacza, że przedsiębiorcy będą szukać pracowników, których nie ma, czyli tym, którzy są, trzeba będzie płacić więcej i rosną koszty. Wpływa to na większą inflację. Ale to jest coś takiego, że albo się będziemy decydować na gospodarkę peryferyjną, gdzie będą decydować niskie koszta płacy, będziemy jedną montownią, czy... No dobrze, ale wynagrodzenia powinny zależeć od wydajności, a wydajność jest pochodną w największym stopniu inwestycji, a nie ma inwestycji, jak jest niestety. A czy jest pytanie, czy są inwestycje prorozwojowe, czy też nie ma? A druga rzecz, jeżeli chodzi o tych młodych ludzi, proszę zwrócić uwagę, w ciągu ostatnich lat wzrosły aspiracje społeczne. Młodzi ludzie byli przyzwyczajeni, że być może będą mieli szansę na mieszkanie, a teraz na przykład, jeżeli ktoś, nie wiem, kredyt w wysokości 100, ma kredyt 125. Pewnych rzeczy muszą sobie odmawiać, to wynika z tego, że no generalnie jako społeczeństwo de facto biedniejemy. Co jest przyczyną czego? Jest przyczyną wojny. Może do kafeterii, przepraszam, no. Już oddaję głos bardzo. Może do kafeterii, jeśli będziecie planować Państwo następne edycje tego badania, włączyć też progi dochodowe, żebyśmy mogli... Znaczy, progi dochodowe też były, to tak? Szanowni Państwo, chciałbym, jeżeli mogę, tylko może w miarę krótko, ale chcieliśmy tutaj, jak zarysowaliśmy tą tak zwaną odporność, nie? I o niej tutaj próbujemy powiedzieć. W NATO na samym początku zbudowano takich 7 obszarów odporności i one były przywiązane tak naprawdę do takich w miarę sztywnych dziedzin. Odporne państwo, energetyka, teletechnika, transport i tak dalej. My w Rządowym Centrum Bezpieczeństwa zaczęliśmy drążyć ten temat bardziej. Żadna z tych dziedzin, z tych 7 obszarów, nie może tak naprawdę funkcjonować poprawnie, nie zbudujemy odporności w tych obszarach takich sztywnych, że tak powiem, nie żadnych, jeżeli nie nałożymy na tego społeczeństwa, odporności społecznej. Tutaj już nam to wybija i powiem Państwu tak, robiliśmy taką, jako RCB, taką analizę odporności państwa i społeczeństwa na COVID, gdzie ewidentnie to społeczeństwo jest no, kluczowym elementem. Teraz skończyliśmy dosłownie na dniach analizę odporności. Przyjrzeliśmy się, dlaczego Ukraina jeszcze się broni. Co wpłynęło na to, że oni są tak odporni,
bo prawie wszystko przeciwko nim, że tak powiem, przeciwdziała. 11 obszarów zbadaliśmy i prawie we wszystkim nam wychodzi tak naprawdę społeczeństwo, to jest klucz. To jest ta odporność społeczna, to jest klucz do funkcjonowania państwa i społeczeństwa, bo samoorganizacja społeczna, konsultowaliśmy wyzwania, które my to nazwaliśmy wyzwaniami, problemy, jakie zanotowano na terenie Ukrainy. Skonsultowaliśmy również to ze stroną ukraińską, był u nas ambasador, pan ambasador Ukrainy w Polsce, powiedział, że świetnie to przygotowaliśmy i podkreślił to. Samoorganizacja społeczeństwa, jego odporność na dezinformację, budowanie postawy patriotycznej ponad wszystko, politycy, klasa polityczna musi stanąć ponad podziałami politycznymi, musi zapomnieć o tym, jest jeden cel, który musimy zrealizować. Te punkty niezłomności, bo Ukraińcy nazywają to nieodpornością, a niezłomnością, tak? Ale to jest to samo. To są rzeczy, które doprowadziły do tego, że Putin się pomylił. Nie uwzględnił, tak naprawdę wziął wszystko pod uwagę, nie uwzględnił tylko jednego elementu. On sądził, że wejdzie 2-3 dni, Ukraina, dwa narody tak naprawdę, a może i więcej, tak? Wielka część rosyjskojęzyczna i tak dalej, że pójdzie za nim, wszystko padnie i po wszystkim. Nie, ludzie, ale na przykład, na co zwrócił uwagę. I chciałbym też tutaj zwrócić uwagę. Tutaj odpowiem panu pułkownikowi. Jest sposób na to, żebyśmy się jakoś do tego bardziej pozytywnie, proaktywnie do tej dezinformacji, do tego wszystkiego ustawili. Edukacja. Ale edukacja na każdym szczeblu i edukacja celowana. Edukacja w kierunku dzieci, edukacja w kierunku młodzieży. Tutaj pani na pewno, zresztą chciałbym pani, żeby pani nam podpowiedziała, bo my próbujemy w ramach NATO, Rządowe Centrum Bezpieczeństwa przedkłada, nazwijmy, słuchajcie, zróbmy to, zróbmy tamto. Ta odporność społeczna jest tak naprawdę takim naszym konikiem. To nasz dyrektor zgłosił na forum NATO i zostało to przyjęte jako, nazwijmy, do realizacji. To jest, chciałbym się tutaj nas pochwalić, bo naprawdę to jest kawał dobrej roboty. Ale do czego zmierzam? Edukacja musi być celowana. Tutaj już wybrzmiało. Jest przedział wiekowy, młodzi ludzie inaczej funkcjonują. Ludzie starsi inaczej funkcjonują. Do każdego trzeba inaczej dotrzeć. Tutaj można byłoby się zastanowić, to jest na pewno temat rzeka, ale to jest klucz do tego wszystkiego. Stratką, czyli żeby był jednolity przekaz, tak, i przeciwdziałanie, czyli musimy wiedzieć, że jest dezinformacja, jak jej przeciwdziałać, ale budowanie świadomości społecznej to jest bezwzględny priorytet, że tak powiem, do działań. I można to zrobić, możemy to zrobić. Tak, czyli można wrócić do tego bardzo ciekawego wątku, o którym długo państwo rozmawiali, to znaczy kwestii młodzieży. Wydaje mi się, że trzeba zwrócić uwagę na dwa elementy, które powodują większy poziom podatności młodzieży wobec tego, co my nazywamy rosyjską propagandą. Ja mam problem z tym pojęciem. To znaczy ja myślę, zaraz do tego dojdę, że takie stygmatyzujące pojęcie, ono ma czasami skutek odwrotny do zamierzonego. Ale pierwszy element wiąże się oczywiście z tym, co jest siłą Putina w ostatnich latach. To znaczy państwa utraciły monopol informacyjny. Mamy do czynienia z decentralizowaniem informacji, mamy do czynienia z różnymi autonomicznymi nośnikami tej informacji. Każdy odbiorca informacji, jeżeli ma czas, ochotę i wystarczająco dużo zapału, jest tak naprawdę nadawcą również informacji poprzez media społecznościowe. Nie ma problemu dzisiaj, aby osoby, które publicznie były w ogóle nieznane kilka tygodni temu, dzisiaj miały po kilkaset tysięcy osób śledzących w mediach społecznościowych, prawda? To znaczy ta demokratyzacja dostępu do informacji, ona ma oczywiście bardzo dużo pozytywnych aspektów, ale ona niesie oczywiście również bardzo określone zagrożenia i oczywiście w naturalny sposób dużo bardziej podatni na te zagrożenia są ludzie młodzi, młode pokolenie, które siedzi w internecie, prawda? Które w dużo większym stopniu sięga po zdecentralizowane media społecznościowe, a jednocześnie bardzo często nie ma jeszcze wypracowanego pewnego warsztatu krytycyzmu, krytycznego podejścia do źródeł. To jest rzecz, którą się nabywa jednak
jednak z czasem, z doświadczeniem, z jakąś tam praktyką zawodową tego czy innego stopnia, to absolutnie, to jest pewna mądrość życiowa, która nadchodzi. I to jest jeden element. Ale drugi również element jest to, że w sposób naturalny młodzież, ona zawsze jest dużo bardziej nonkonformistyczna, poszukująca nowych treści. Pojawiały się te różne kategorie, pan pułkownik wspominał te różne kategorie tych, jak pan to nazwał, rezonatorów wewnętrznych, prawda? Albo dokładnie. I różnych tematów, wokół których budowane są te pudła rezonansowe, prawda? Czy na przykład geopolityka, prawda? Jak gdyby pewne kategoria, pewne pojęcie, które w sposób oczywisty, jest atrakcyjne dla młodych ludzi, bo daje dość proste odpowiedzi na dość skomplikowane pytania, prawda? Podstawia nam rzeczywistość polityczną troszeczkę z takim komiksowym, łatwym, lekkim, przyjemnym trybie, wygładza wszystkie kanty, pokazuje, że tak naprawdę nie trzeba mieć pogłębionej wiedzy sektorowej, aby można było narysować mapę, która nam wszystko rzekomo tłumaczy. Przy okazji jednocześnie wpisuje, bo tam jest w tej całym tym myśleniu geopolitycznym jest bardzo silnie zakorzenione myślenie, że silny ma rację, albo co najmniej, że silny ma do wszystkiego prawo, prawda? Że silny ma prawo sobie wziąć. No, gdyby silny kto w naszym regionie ma prawo sobie wziąć, no tutaj można dopisać. Ale ja mam jedną wątpliwość i to chyba się do wszystkich Państwa zadać Państwu to pytanie, ponieważ ja mam wrażenie, że my bardzo często działamy w sposób kontrproduktywny poprzez te etykietowanie różnych poglądów, stanowisk, które oczywiście w sposób obiektywny są zbieżne z tym, co chciałby Putin, z nazywaniem, prawda, że to rosyjska onuca, że to jest Putin. Znaczy, pytanie jest takie, czy w efekcie nie osiągamy czegoś w długiej fali, nie osiągamy czegoś bardzo groźnego. To znaczy, po pierwsze, oswajamy z tym rosyjskim totalitaryzmem, no bo jest, skoro każdy właściwie, jak cokolwiek powie i skrytykuje, to jest tak zaszufladkowany, no to nie ma miejsca do agentów, skoro nawet kogoś tam, prawda, skoro nawet te niemal anonimowe osoby dostają za chwilę tego typu naszywkę, to po pierwsze. A po drugie, no skoro to młode pokolenie, albo generalnie skoro obywatele, dostrzegają pewne patologie, pewne wyzwania, pewne zagrożenia, do których mają jako obywatele prawo. No nie wiem, tego na przykład, że Polska będzie w perspektywie najbliższych kilkunastu czy kilkudziesięciu lat państwem coraz bardziej multikulturowym, w którym społeczność ukraińska będzie miała taki czy inny wpływ na życie społeczne. Znaczy, jeżeli pewne troski i obawy zbyt łatwo szufladkujemy jako, proszę, to jest myślenie w stylu rosyjskiej propagandy, no to tak naprawdę troszeczkę dajemy mandat troszeczkę, aby ta rosyjska propaganda została przez ludzi przetrawiona jako nic strasznego, prawda? Ja myślę, że trochę Putin, przepraszam, Orban trochę grał tym, prawda? Trochę było to grane wcześniej hasłami konserwatyzmu. Wiadomo, że rosyjski, putinowski konserwatyzm to taki łże-konserwatyzm potiomkinowski, prawda? Fałszywy. Natomiast pytanie, jak z tym grać? To znaczy, jak unikać ryzyka, że realnych obaw, traum, percepcji zagrożeń ze strony społeczeństwa czy części tego społeczeństwa, jak nie stygmatyzować, aby to się nie odwróciło w drugą stronę? To jest fenomen naszego społeczeństwa, tego cyfrowego, gdzie skrótowość tej informacji wymaga etykietowania. Znaczy, że każda z tych tez, dyskusja, która zresztą tu pojawia się w tych naszych badaniach, mogłaby być poprowadzona w dialogu, w rozmowie. Tak? Pokazać, mogłaby być rozłożona, te hasła mogłyby być rozłożone na większą dyskusję, o co tu chodzi. Ponieważ nie ma na to miejsca, ani w Twitterze, ani w Facebooku, uciekamy do skrótów myślowych, do pewnych bypassów takich myślowych.
rzeczywiście one zaczynają funkcjonować i żyć własnym życiem, zaczynają być, powodować zmęczenie, że przestają ludzie już na nie reagować. No i dopóki to się nie zmieni i dopóki ten dyskurs nie będzie znowu szerszy i większy, to jedynym sposobem, jaki jest, to zmienianie etykiet. Znaczy wprowadzanie ich, wprowadzanie nowych elementów w tej dyskusji, które każą zwrócić na inne elementy. Nie uciekniemy od etykietowania w tym otoczeniu cyfrowym po prostu. Ale tylko jedno zdanie już oddaję głos. Bo znowu, mówimy o etykietowaniu, etykietując, tak? To jest efekt tego, że my musimy nazwać pewne rzeczy. Musimy, tak, musimy je troszkę poporządkować sami dla siebie, tak? Nawet jeśli my jesteśmy prowadzącymi dyskusję, debatę, nie mówię teraz, tylko w ogóle, tak? Jakoś próbujemy zarządzać w przestrzeni medialnej, tej social mediowej, próbujemy zarządzać tą dyskusją, to też trzeba pewne rzeczy ponazywać, tak? Więc ja nie uważam, że to jest etykietowanie, tak? Tylko jest to próba porządkowania pewnych rzeczy, wokół których możemy prowadzić dyskusję. Ale źródłem różnych poglądów niekoniecznie musi być proputinizm czy skłonność do akceptowania rosyjskiej propagandy. I problem jest taki, że tak etykietowane osoby... Już teraz zrozumiałam, o co panu chodzi, żeby nie etykietować tych, którzy podejmują debatę. Także to są ci, którzy świadomie, nieświadomie są proputinowscy czy prorosyjscy, a ci, którzy uważają inaczej, to... Nie, pani doktor, bo ja uważam, że bardzo wiele osób z tego naszego badania, które wyrażało pewne poglądy o charakterze, które możemy uznać za zbieżne z interesem czy poglądami rosyjskiej, kremlowskiej elity, jednocześnie mogło mieć poglądy wyraźnie antyrosyjskie, antyputinowskie, antykremlowskie. Jedno drugiemu nie przeszkadza. Można być silnie antyrosyjski, antyputinowski, a jednocześnie sceptycznie i negatywnie i krytycznie nastawiony wobec tego, że... Tylko jedno słowo. Celem tego badania jest mówienie. Celem tego badania jest dyskutowanie na ten temat. Parę zarzutów, które się pojawiły w internecie, że po co my to w ogóle pokazujemy, że to jest, że jakby to jest prorosyjskie już samo wskazywanie. Znaczy trzeba mówić o problemie i o tych pojęciach i o tym dyskutować i rzeczywiście rozkładać to na czynniki pierwsze. Znaczy, tylko problem w mediach społecznościowych jest taki, że nie ma miejsca na tę dyskusję. Dlatego trzeba cały czas szukać nowych argumentów. Ja tutaj zgadzam z panem Kukowiem, który mówi właśnie o tym, że trzeba społeczeństwu wytłumaczyć, że to jest w ich interesie. Tak? Trzeba zmieniać czasem narrację. Czyli tu jest też taki problem, że wszystkie media społecznościowe są wytworzone idealnym miejscem dla tworzenia tak zwanego simulacrum, czyli kopii bez oryginału. Przykładem simulacrum jest to, że nastąpi ukrainizacja życiowa. Jest to klasyczne simulakrum. Druga rzecz, jeżeli mówimy o postrzeganiu rosyjskiej propagandy, to taki pierwszy taki błąd badawczy polega na tym, że badamy, na ile ta propaganda ma przekonać do racji Rosji. To jest błąd. Celem rosyjskiej propagandy nie jest przekonanie, tylko wzbudzenie wątpliwości. To jest zasianie niepokoju. Wszelkie badania wskazują, że to jest cel rosyjskiej propagandy. Wzbudzić wątpliwość. Poza tym mówimy też o pewnych, przeszliśmy pewną erę rewolucji informacyjnej. Z jednej strony mamy demokratyzację przestrzeni informacyjnej, jaką są media społecznościowe, ale z drugiej strony mamy też do czynienia z kwestiami edukacyjnymi. Proszę zwrócić uwagę, że większość młodego pokolenia jest społeczeństwem piktograficznym. Piktografia. Trochę ja porównuję to do społeczeństwa, czasów faraonów Egiptu, pisma piktograficznego. Obrazy działają na nas. Jeżeli działają obrazy, to obrazy mogą wytworzyć symulakrum, kopię bez oryginału. Ci ludzie przyzwyczajeni są do komunikowania się tylko i wyłącznie przez media społecznościowe. Nie wiem, obrazy, które są od czasu pokazane ze szkoły,
z liceum, czy ze studiów i tak dalej, siedzący ludzie, którzy posługują się tylko smartfonami. Tutaj jest kwestia właśnie edukacji dla tych ludzi, że to jest fajne narzędzie. Ale to jest też broń, która się można, ja porównuję smartfon, to jest do czegoś takiego, to też do narzędzia, które może być bardzo użyteczne, ale może być bronią. Bronią, jeżeli się tym nie będziemy odpowiednio posługiwać, tak jak samochodem, to jazdy, tak? Ale jak naciśniemy po prostu, nie wiem, gaz do dechy, to zderzymy się ze słupem. A tego większość użytkowników tych mediów społecznych nie wie. I teraz pytanie, czy mamy jakieś programy? Ja na przykład wiem, że w Francji jest program od Astrid, bardzo świetnie realizowane programy badawcze odporności społeczeństwa francuskiego na wojnę poznawczą. Jest to robione na Tajwanie. Jeżeli my w tej chwili rozważamy, są prace badawcze na temat wojny informacyjnej poprzez zastosowanie metaversum, to naprawdę świat przeskoczył nas. Pytanie, mówię tak, jeżeli jesteśmy, to jest tak, no, pan pułkownik jest żołnierzem, czyli po pierwsze, był pan żołnierzem. Jak się skutecznie bronić? Przewidzieć co? Miejsca ataku. Miejscami ataku to są tezy, które są. Jak odpowiednio przeciwdziałać temu, użyć jaki przeciwnik, wiedzieć jaki przeciwnik użyje broni, czyli jakich technik. Ja zadam państwu pytanie, no. W ilu naszych opracowaniach w literaturze przedmiotu pojawia się błąd poznawczy, informacja uzbrojona, simulakrum i tak dalej. Jest to pewna semantyka, ale musimy pewne zjawiska zdefiniować. To nie chodzi, panie doktorze, żeby stygmatyzować tych ludzi. Tylko związki przyczynowo-skutkowe, no na zasadzie logika. Czy X powiela, czy też nie powiela. Rezonuje propagandę rosyjską. Pytanie jest, dlaczego on to robi? Mi raczej chodzi o to, jak nie ściągnąć tych ludzi w kierunku propagandy rosyjskiej. Ja rozumiem, jeżeli chcemy podejmować jakieś działania, musimy pewną semantykę. Musimy mieć jakieś kwestia semantyki. Musimy wiedzieć, jakim językiem się posługujemy. Bo inaczej może się okazać, że każdy z nas będzie używał pewnych pojęć, myśląc zupełnie coś innego. Definiując inaczej. Być może jest proste rozwiązanie. Szanowni Państwo, ja już tutaj raz o tym powiedziałem. My zapomnieliśmy o prostych określeniach. My dzisiaj człowieka, który coś ukradnie, nie nazywamy złodziejem, tylko szukamy 150 różnych określeń robimy. Robimy ludziom wodę z mózgu. Nie mówimy, że jest złodziejem. Nieważne, polityk ukradł. Zobaczcie Państwo, mówimy tak. Panie pośle, jest pan podejrzany, ukradł pan to. Ale oni więcej kradli. I wszyscy już inni się pytają o tych onych. Nie o niego. On przyznał, że jest złodziejem i nikt mu tego nie mówi. Wróćmy do prostych określeń. Ludziom etykowanie, tak? Ludziom, tak, tego się nie da uniknąć. Ale jeżeli zaczniemy stosować proste etykiety, co jest dobre, co jest złe. Szkodzisz innym, to jest złe. Pomagasz innym, to jest dobre. Zacznijmy w tym kierunku iść. Internet, to co pan powiedział, tak naprawdę tutaj dzisiaj ja bym, szczerze powiem, udzieliłem takiego wywiadu, gdzie właśnie o tej inżynierii przymusowej imigracji mówiłem i zostałem zaatakowany przez antyszczepionkowców, ponieważ oni, rzeczywiście ich platforma służy między innymi do tego, to co mówiliśmy, w COVID-zie ich wykorzystywano, tak, do walki z państwem i społeczeństwem i zrobiono dokładnie to samo 24 lutego, dokładnie ten sam mainstream idzie, te same antyszczepionkowcy, ale nie do tego zmierzał. Chodzi o to, że przestaliśmy mówić w sposób prosty, nawet nie o rzeczach skomplikowanych, ale prosty, taki, który się daje bronić. Bo jak zaczniemy kluczyć, dlaczego możemy tego złodzieja nazywać na różne sposoby, nie nazywając go złodziejem? Zabrał, przywłaszczył, jest złodziejem, zabrał moje, zabrał czyjeś. Jeżeli do tego doprowadzimy, to będzie to dobre. Tutaj jeszcze może tylko jeden, pewnie nie zdążymy, ale my mówimy tutaj Rosja. Ta operacja wpływu i tak dalej. Ja bym chętnie zadał panu pytanie, czy pan widzi spory związek, albo inaczej, czy widzi pan związek używania przez rosyjską propagandę, rosyjskie oddziaływanie chińskiej narracji?
bo nam to mocno wychodzi w badaniach, tak? To nie tylko Rosja. Przede wszystkim, jeżeli chodzi o kwestie operacji propagandowych rosyjskich, one nie są w próżni. To, że wykorzystuje się tak zwany czynnik chiński na tej zasadzie, być może nie Stany Zjednoczone, być może nie Europa, otwórzmy się na Juana, Juan tej przyjdzie, będą wysokie, będą nisko oprocentowane kredyty i tak dalej. Natomiast no, zapomniano o jednej starej zasadzie, no, jeżeli tam zasada wystygmatyzacji, jeżeli gdzieś pojawia się aparat chiński, on już po prostu zostaje. A poza tym taka a propos Chin, jak myślicie Państwo, jak wygląda ideogram słowa wywiad w języku chińskim, hieroglif? Jest to symbol związanego człowieka. Będziemy powoli chodzić. Jeszcze wszystkich poproszę może o zdanie właśnie podsumowujące trochę tej odporności, czy ją mamy, czy ją nie mamy. Bardzo Pani proszę. To ja do edukacji jedno zdanie. W kontekście budowania w takim średnim i długim terminie i nie będę mówić o edukacji wyższej. Słuchajcie Państwo, te dzieciaczki, które do nas przyjechały jeszcze ciągle są, w dużej mierze chodzą do polskich szkół. To jest genialne, aby wykorzystać, ja znam takie sytuacje, to jest genialne, żeby wykorzystać ich obecność w klasach po to, żeby opowiadały o Ukrainie, o swojej kulturze, uczyły kilku słów, kilkunastu, kilkudziesięciu słów po ukraińsku. To te dzieci, nasze dzieci polskie, zaczną chłonąć, nie będziemy niszczyć naszej kultury, tylko będziemy ją wzbogacać. Będziemy właśnie młodych ludzi, maluchy i starsze dzieciaki, będziemy oswajać z różnorodnością, bo tak jest na całym świecie, wykorzystajmy to. A słuchając tutaj panów, to sobie pomyślałam, że na przykład u mnie na wydziale zorganizowanie spotkania z panami studentów, żeby im powiedzieć, jak to wszystko działa, jak te mechanizmy działają, żeby oni jednak mieli jakąś refleksję, korzystając z mediów społecznościowych, byłoby genialne. Jeśli chodzi o pana pytanie, to kluczowe. Mamy, nie mamy tej odporności. Ja powiedziałbym tak. To, co się w Polsce w tej chwili dzieje, to jest odpowiedź na to pytanie. Jesteśmy społeczeństwem odpornym, możemy i powinniśmy jeszcze dużo robić, to żeby nie było, tak? Jest jeszcze wiele rzeczy do zrobienia, ale to, w jaki sposób sobie państwo i społeczeństwo poradziło z tą sytuacją, to jest, powiem tak, w NATO się uczyliśmy, próbowaliśmy zrobić zdolność radzenia sobie z napływem, z migrantami, tak, do 2%, że tak powiem, ludności. W Polsce 780 tysięcy. Przyjęliśmy ile? Widzimy. Jesteśmy odporni, już jest wiele zrobione, dużo się nauczyliśmy. Dzięki tej wojnie i tej sytuacji uczymy się jeszcze więcej. I ważne, żebyśmy zauważyli, że to, co jest naszą siłą, czyli tak naprawdę demokracja, bo demokracja to jest wartość taka najważniejsza, to jest nasze credo, że tak powiem, ale niestety demokracja jest powiedzmy najwrażliwszym punktem, który jest wykorzystywany przez naszego przeciwnika. Bo nam się tłumaczy, że ten migrant, niezależnie czy my go, że tak powiem, siłowo do nas przysyłamy czy nie, to jest człowiek, który niezależnie od tego, co się dzieje, musi być przyjęty. Wpuszczajmy, otwierajmy granice i puszczajmy. W tych, co mówiłem o Kubańczykach na przykład, tak, zdecydowana większość to byli agenci, to były osoby, nazwijmy, kryminaliści, to był półświatek, no i osoby, no nie chcę nikogo dać, ale i osoby upośledzone umysłowo i tak dalej, te, które obciążają system społeczny, tak, zabezpieczenia społecznego. Właśnie bazując na tym, że my jesteśmy, mamy, czujemy sympatię do ludzi, jest w potrzebie, musimy mu pomóc, nie patrzymy dlaczego. Więc tutaj to jest ten element, który na pewno trzeba powiedzieć. Do Kubańczyków dodam, że to jest najbardziej konserwatywna grupa w Stanach Zjednoczonych. Tak, głosuje na republikanów, jest antyrosyjska, antykomunistyczna, jest ogromnym ekonomicznym zwrotnie. To jest jedna z bogatszych grup społecznych w Stanach Zjednoczonych. Także na koniec, jeżeli Castro chciał wykończyć w ten sposób Amerykę, to nie mógł lepiej pomóc. Ale na początku niestety było inaczej. Tak.
Czyli pytanie, czy jesteśmy odporni? Nie wiem. Po prostu musimy to zbadać. Proszę zwrócić uwagę, że to jest drugie badanie państwa. Natomiast do tej pory żadnych z think tanków, żadnych ośrodków badawczych nie prowadził tego typu badań. Żeby mieć informacje, żeby mieć wiedzę, musi mieć dane empiryczne. Bez tego jest to po prostu niemożliwe. Dwa, musimy naprawdę rozpocząć pracę nad rosyjską propagandą. Musimy wiedzieć, ja powtarzam, jeżeli chcesz walczyć z przeciwnikiem, to musisz wiedzieć, gdzie uderzy i jaką bronią będzie stosował. A nasze społeczeństwo pod względem jest po prostu bezbronne. I rzecz najważniejsza, a być może powtarzam to jak mantrę, społeczeństwo spolaryzowane, ideologicznie, polityczne, jest najłatwiejsze do manipulacji i sterowania. Teraz jest pytanie, czy polaryzacja jest wewnętrzna, czy jest zewnętrzna? To należy te rzeczy należy po prostu zbadać. Mówiłeś, Tomku, na początku spotkania, tłumaczyłeś, dlaczego z odpornością jest jak z kryminałem. Ja bym chciał powiedzieć, że z odpornością jest jak z pogodą. Znaczy zawsze jest, czasami lepsza, czasami gorsza, zmienna, różna w różnych regionach kraju, różna zatem w różnych aspektach rzeczywistości. Odporność jest tak jak polityka, to nie jest zdjęcie, to jest film. Odporność jest zmiennym elementem i trzeba nie tylko monitorować na bieżąco odporność w różnych aspektach działalności państwa, społeczeństwa, trzeba ją pielęgnować. Tutaj wielką rolę w ostatnich latach pełniło i pełni Rządowe Centrum Bezpieczeństwa. I trzeba to robić. Tym bardziej, że to może jedną bym rzecz jeszcze wyciągnął, co pan pułkownik powiedział w swojej przedostatniej interwencji. O tym, że żyjemy w świecie obrazkowym. A to, co z tym się wiąże, to to, że obrazki niosą emocje. A emocje są czymś, czym w sposób najłatwiejszy manipulować, najłatwiejszy wpływać, najłatwiejszy sposób podważać racjonalność zachowań jednostki, a w efekcie również społeczeństwa. I to jest chyba największy problem z tematem, o którym dzisiaj rozmawialiśmy. To jeśli mogę jeszcze w kwestiach odporności od strony ekonomicznej. Pewnie przykładów można by było dawać dużo, ale już wiemy, że wojna wywołana przez Rosję spowodowała, że nasze zapotrzebowanie na gaz zmniejszyło się w Europie o 25%. Stajemy się bardziej efektywni, mądrzej gospodarujemy zasobami, które mamy. Nie byłoby tego, gdyby nie przymusowa sytuacja, więc uodparniamy się także w sensie ekonomicznym. Co nas nie zabije, to nas wzmocni. Dziękuję państwu serdecznie. My dalej będziemy oczywiście kontynuowali te badania i będziemy patrzyli, jak zmieniają się nastroje i pewnie to będzie ważne także przyglądać się, jak to wygląda w aspekcie właśnie ekonomicznym. Dzisiejsze dane o wzroście PKB są bardzo optymistyczne, to znaczy, żeśmy sporo przeszli nad poprzeczką, jeżeli chodzi o zagrożenie recesją i pod tym względem jesteśmy na pewno odporni. Dziękuję bardzo. Dziękujemy.